Teraz przejdę do omawiania podstaw bólu patologicznego. Ból patologiczny występuje w bardzo wielu chorobach. Właściwie jest mało chorób, w których by tego bólu nie było. Występujące przyczyny są takie: urazy, stany zapalne, oparzenia, zmiany reumatyczne, ból pooperacyjny, ból neuropatyczny, tak zwany, spowodowany uszkodzeniem nerwu, ból trzewny, spowodowany zmianami chorobowymi w sercu, płucach, przewodzie pokarmowym, drogach moczowych i częste są bóle głowy, bóle zębów, no i najbardziej może tragiczne bóle w chorobie nowotworowej. Ból patologiczny jest związany w większym stopniu z pobudzeniem włókien C niż włókien A-delta, chociaż niekoniecznie, chociaż włókna A-delta również odgrywają rolę w przenoszeniu impulsów bólu patologicznego, ale głównie włókna C. Więc tutaj pokazuję na tym przezroczu schemat tego systemu, a więc mamy zakończenia bólowe, nerw, włókna C, neuron pierwszy, neuron drugi, synapsa między nimi, zwój rdzeniowy i róg grzbietowy rdzenia kręgowego. System ten funkcjonuje w czasie bólu fizjologicznego. Kiedy ukujemy kogoś igłą, pobudzimy zakończenia bólowe, pobudzimy neuron pierwszy, dojdzie do uwolnienia substancji P i pobudzenia następnego neuronu i pobudzenie zostanie przekazane do ośrodków czucia bólu w mózgu. Ale co się dzieje, kiedy mamy do czynienia z bólem patologicznym, kiedy tutaj nie kujemy lekko szpileczką, ale to miejsce skóry jest zranione, oparzone albo dotknięte jakimś procesem chorobowym, stanem zapalnym. Wtedy ten neuron pierwszy jest nadmiernie pobudzony. Substancja P jest produkowana w ilościach większych niż zwykle. I ona uwalnia się nie tylko na zakończeniach synaptycznych w ośrodku, ale ona wędruje jeszcze na obwód i można powiedzieć, wycieka na zewnątrz w obrębie zakończeń nerwowych w skórze. I straszne rzeczy dzieją się też na obwodzie. Ale żeby lepiej im się przyjrzeć, to ja pokażę to w powiększeniu. Do ogniska chorobowego napływają różne komórki, zwłaszcza krwinki białe. Również w tym ognisku znajdują się uszkodzone komórki tkanki i komórki te wydzielają różne substancje. Na przykład krwinki białe uwalniają interleukinę pierwszą. Interleukina pierwsza działa na komórki i stymuluje uwalnianie prostaglandyny E2. Prostaglandyna również należy do grupy związków biologicznie aktywnych. Tu jest jeszcze serotonina, też uwalniana przez krwinki niektóre, i bradykinina. Wszystkie te substancje odgrywają rolę jako czynniki powodujące ból. One pobudzają receptory bólowe. I dlatego w tym ognisku, prawda, ponieważ znajduje się tak dużo tych substancji powodujących ból, dlatego to boli. Substancja P ma jeszcze jedno działanie. Rozszerza naczynia krwionośne. Dlatego ognisko chorobowe jest obrzęknięte, jest zaczerwienione, no i uwypuklone, no i silnie bolesne. Kiedy tak silne pobudzenie dociera do ośrodkowego układu nerwowego, do ośrodka rdzeniowego, tutaj widzimy, że nie tylko uwalnia się dużo substancji P, ale uwalniają się też inne neuroprzekaźniki, które normalnie nie odgrywają takiej roli w pobudzeniu neuronu. Kwas glutaminowy, neurokinina A, która jest również peptydem, neurokinina A wydostaje się na zewnątrz i działa na sąsiednie neurony, a pobudzenie receptorów glutaminergicznych przez kwas glutaminowy powoduje napływ jonów sodu i wapnia,
i stymulację różnych procesów biochemicznych w neuronie. Wreszcie dochodzi do uwolnienia syntezy i uwolnienia tlenku azotu. Tlenek azotu jest gazem, dlatego przechodzi przez błonę komórkową z wielką łatwością. Wychodzi na zewnątrz komórki, wchodzi do komórek sąsiednich, a nawet do zakończenia synaptycznego neuronu pierwszego, pobudzając wytwarzanie różnych neuroprzekaźników i kwasu glutaminowego. I dlatego to ognisko występuje w tym ośrodku, bardzo silne i rozległe ognisko pobudzenia. I to jest przyczyną tego, że ból patologiczny może przejść w ból chroniczny i utrzymywać się dłużej niż trwa przyczyna. Może być bardzo uporczywy, a także może promieniować do innych obszarów, dlatego że różne neurony są pobudzone. Jeszcze tutaj dochodzi do jednego zjawiska. Mianowicie tu jest kilka włókien C pokazanych, które przebiegają między bliskim sąsiedztwie. Normalnie one funkcjonują niezależnie. Nie ma wymiany informacji między nimi. Ale jeżeli włókna C są bardzo silnie pobudzone, to wtedy dochodzi do tworzenia między nimi tak zwanych nieprawidłowych synaps, zwanych efapsami, synaps elektrycznych, gdzie przepływ impulsu nerwowego w jednym włóknie stymuluje powstanie impulsu nerwowego w włóknie sąsiednim. Jest to coś w rodzaju takiego zjawiska znanym elektronikom, kiedy sygnał przenosi się z jednego systemu do drugiego. Także również te włókna C zdrowe niejako są objęte procesem pobudzenia. To wszystko razem powoduje, że ból patologiczny jest bardzo silny, uporczywy i często długotrwały. I jak widać, tu nie ma mowy o żadnej adaptacji receptorów, wręcz przeciwnie. Im dłużej trwa bodziec bólowy, tym silniejsze jest pobudzenie całego układu. Teraz powiedziałem o tej prostaglandynie E2. Otóż prostaglandyna E2 w tym ognisku zapalnym nie wywołuje sama działania na komórki, ale aktywuje bradykininę, czyli jeżeli się w ognisku znajdzie się dużo prostaglandyny E2, to dochodzi do aktywacji bradykininy. Dzieje się tak dlatego, że interleukina pierwsza stymuluje enzymy cyklooksygenazy, które działając na kwas arachidonowy powodują uwolnienie prostaglandyny E2, a ta z kolei aktywuje bradykininę i bradykinina z kolei pobudza receptory bólowe. Czyli jakie jest wyjście z tej sytuacji? Zablokować cyklooksygenazy. Wtedy będzie wprawdzie bradykinina, ale będzie bradykinina mało skuteczna. I takimi lekami z wyboru są tak zwane niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ich prototypem jest aspiryna, ale jest wiele innych, na przykład diklofenak, stosowany w różnych chorobach, na przykład stawów, mięśni, tam gdzie trzeba zwalczyć proces zapalny. Jeszcze jest jedno zjawisko związane z bólem patologicznym. Zjawisko tak zwanej hiperalgezji. Jeżeli ktoś się zranił czy oparzył, to oglądając jego rękę na przykład, można zauważyć dwa niejako ogniska. Ognisko czerwone, silnie bolesne i ognisko stosunkowo blade je otaczające. I dotknięcie tutaj tego ogniska bladego igiełką na przykład wywołuje silny ból. Dlaczego? Nie dlatego, że tu jest jakiś proces zapalny, bo tu już go nie ma, ale dlatego, że zostają tutaj pobudzone te neurony, które znajdują się w sąsiedztwie neuronów pobudzonych, w rogu grzbietowym rdzenia kręgowego.
czyli jest to związane z rozszerzaniem się procesu pobudzenia na sąsiednie neurony, nawet nie związane bezpośrednio z ogniskiem pierwotnym zapalnym. Jeśli mówimy o bólu patologicznym, no to najczęściej ból patologiczny powstaje w narządach wewnętrznych. I tutaj na tym rysunku my widzimy mechanizm takiego bólu. Przypuśćmy, że boli nas żołądek. Pobudzone są tutaj receptory bólowe. Impulsy biegną do rogu grzbietowego. Następnie pobudzają neuron drugiego rzędu. No i oczywiście informacja dochodzi do środka czucia bólu. Ale nie tylko. Również część impulsów bólowych dochodzi do rogu bocznego, gdzie znajdują się ośrodki wegetatywne, współczulne. Stąd biorą początek neurony wegetatywne, które dostarczają informację właśnie do narządów wewnętrznych. I dlatego, gdy boli żołądek, dochodzi równocześnie do skurczu żołądka odruchowego. Kiedy impulsy znajdą się w rogu grzbietowym, część ich pobudza interneurony, a te z kolei pobudzają sąsiednie neurony związane z czuciem skórnym. Na przykład w tym przypadku impulsy bólowe z żołądka trochę pobudzają również ten neuron, który normalnie odbiera informacje ze skóry w sąsiedztwie żołądka. Boli nie tylko narząd, ale też i skóra w jego sąsiedztwie. I ten ból nazywa się bólem odniesiony. Ma znaczenie rozpoznawcze. Na powierzchni ciała człowieka znajduje się wiele takich stref bólu odniesionego, które stają się bolesne przy schorzeniach określonych narządów. Najbardziej może przekonywującym jest ból w okolicy klatki piersiowej, promieniujący do wzdłuż kończyny dolnej, do tych dwóch palców ręki. Ból taki sugeruje, że coś się złego dzieje w sercu. Występuje na przykład w chorobie wieńcowej. No i tu widzimy, że wątroba i drogi żółciowe chorobą towarzyszy ból tego obszaru żołądka, tu przełyku, tu jelita cienkiego, jelita grubego, pęcherza moczowego, a również nerek i moczowodów, prawda, promieniujące bóle w tym obszarze. No i te bóle mają znaczenie diagnostyczne. I ból odniesiony ma coś wspólnego z unerwieniem obszarów ciała wykorzystywanych właśnie w akupunkturze. Otóż ból fizjologiczny jest dobry, bo chroni nas przed niebezpieczeństwem. Ból patologiczny też jest dobry, dlatego że mówi nam, że coś jest niedobrego z naszym zdrowiem, no i idziemy do lekarza. Natomiast kiedy już jesteśmy pod opieką lekarską, a ten ból się utrzymuje, przechodzi w ból chroniczny, który jest trudno zwalczyć, wtedy doprowadza do bardzo ciężkiego, poważnego stanu. Powoduje pewne zmiany w psychice pacjenta. Powoduje uczucie bezradności, uczucie lęku, powoduje bezsenność. Z kolei te wszystkie czynniki potęgują ból i wzajemnie działają na siebie. Czyli powstaje coś w rodzaju błędnego koła. I ból chroniczny jest właśnie przedmiotem zainteresowania terapeutów, którzy specjalnie poświęcają się często właśnie badaniu tego bólu i zwalczania go. Lekiem z wyboru, który tutaj jest stosowany, jest morfina.
Lepszego leku, aczkolwiek poszukiwania wciąż trwają, nie wynaleziono. W przypadku bardzo silnych bólów, morfina jest nieodzowna. No, czasem można zastąpić ją lekami syntetycznymi, ale o podobnym działaniu. Morfina powoduje efekt przeciwbólowy bardzo silny. Jest on związany z działaniem morfiny na istotę szarą okołowodociągową. Jeżeli pacjentowi wstrzyknie się morfinę i pacjent przestaje czuć ból, to dlatego, że morfina pobudziła ośrodek tłumienia bólu tutaj. No i impulsy nerwowe zostały tam przez te kolejne stadia przekazane do rdzenia i przepływ impulsów bólowych został zahamowany. I gdyby morfina miała tylko takie działanie, to byłoby cudownie. Ale morfina jeszcze powoduje inne zjawiska. Mianowicie działa depresyjnie na ośrodek oddechowy. Powoduje przyjemność, działając na specjalny system mózgu, zwany układem nagrody. I to jeszcze nie byłoby może takie złe, no byłoby przyjemnie sobie zażyć morfinę. Ale morfina powoduje jeszcze uzależnienie. Uzależnienie, które prowadzi do tego, że po odstawieniu morfiny powstają pewne niepożądane, przykre zjawiska. Morfina stosowana przewlekle modyfikuje czynność komórek nerwowych. Jest to dość złożone zagadnienie, które jest ostatnio intensywnie badane. I jak się obecnie przypuszcza, morfina działa na system tak zwanych wtórnych przekaźników za pośrednictwem receptora opioidowego. Normalnie te wtórne przekaźniki uczestniczą w przekazywaniu stanu pobudzenia z substancji biologicznie aktywnej na komórkę. Gdy receptor opioidowy jest uczynniany przez endorfinę, no to nic się złego nie dzieje, bo ten system działa prawidłowo. Natomiast kiedy zaczyna działać morfina, to ona niejako modyfikuje ten system, prowadząc do tego, że działalność komórki jest zmodyfikowana. To ilustrowane jest na tym diagramie. Jeżeli przed zastosowaniem morfiny komórka była aktywna w takim rytmie, to w czasie działania morfiny została zahamowana. Natomiast kiedy morfinę odstawia się, to komórka zaczyna niejako działać z nadmierną częstością. Czyli ta morfina coś spowodowała, że ta komórka stała się nadmiernie pobudliwa. I to występuje tylko w komórkach w układzie limbicznym oraz w specjalnym ośrodku zwanym miejscem sinawym. I przypuszcza się, że te efekty działania morfiny zależą od różnych pobudzenia różnych ośrodków. W tym przypadku uzależnienie jest spowodowane działaniem morfiny na układ limbiczny i na miejsce sinawe. Morfina oprócz dobroczynnego działania hamowania bólu wywiera również skutki niepożądane, kiedy jest podawana przewlekle. Pierwszym skutkiem jest tak zwana tolerancja. Tolerancja polega na zmniejszeniu działania przeciwbólowego. To znaczy, żeby uzyskać taki sam efekt przeciwbólowy, trzeba stopniowo zwiększać dawkę. Drugim niepożądanym skutkiem jest uzależnienie. Przy czym uzależnienie są to nieprzyjemne zjawiska występujące po odstawieniu morfiny. Znaczy, jeśli pacjent otrzymywał morfinę przez pewien czas, a potem z jakichś powodów, powiedzmy stan jego zdrowia poprawił się na tyle, że morfinę można odstawić, no występują te niepożądane skutki. Znane są dwa rodzaje uzależnienia. Uzależnienie fizyczne w postaci nudności, drżenia rąk, uczucia lęku, pocenia się. I te zjawiska ustępują zazwyczaj po kilku dniach po odstawieniu morfiny. Znane są też postaci
uzależnienia psychicznego, tak zwany głód morfinowy. Powstaje zachowanie się, no, ukierunkowanie na zdobycie morfiny. Człowiek domaga się tej morfiny, bo odczuwa jej silny głód. Uzależnienie psychiczne, no, obserwuje się u ludzi uzależnionych, którzy sobie kiedyś tam zażywali morfinę dla poprawy nastroju. Natomiast nie obserwuje się takiego uzależnienia u pacjentów, którzy otrzymują morfinę w celach terapeutycznych. I to zagadnienie jest przedmiotem badań. Być może ten przewlekły ból, no, niejako przeciwdziała w pewnym stopniu uzależnieniu. W każdym razie nie ma takiego niebezpieczeństwa, jak powszechnie uważano. Natomiast problemem jest oczywiście tolerancja. Dlatego terapia przeciwbólowa stosowana u chorych nowotworowych, no, musi to wziąć pod uwagę, tak żeby morfinę odpowiednio dawkować w odpowiednim systemie, tak żeby przy stosunkowo najmniejszej dawce uzyskać jak najbardziej pożądany efekt. No dobrze, a co teraz z akupunkturą? Jeśli to jest taki cudowny środek, to dlaczego nie może zastępować morfiny? Są entuzjaści akupunktury i są sceptycy akupunktury. Akupunktura została wprowadzona do lecznictwa, no, wiele tysięcy lat temu na Dalekim Wschodzie, w Chinach. Była stosowana przez stulecia. Chińczycy opracowali mapę całego ciała ludzkiego, zawierającego ponad 700 w tej chwili obszarów, zawierających różne punkty, które trzeba drażnić tą igłą akupunkturową, żeby spowodować zmniejszenie bólu w jakimś narządzie. Kiedy akupunktura znalazła zainteresowanie w Europie i w Ameryce, no, zaczęto bliżej badać mechanizm tego działania, czy co to właściwie w tym jest. Stosowano również inne warianty, ponieważ igły akupunkturowe jednak, no, wiążą z koniecznością nakłuwania skóry, z pewną inwazyjnością, więc starano się zastępować to innymi bodźcami, na przykład stosując ucisk, i tą metodę nazwano akupresurą, czy też stosując wibracje za pomocą odpowiednich aparatów wibrujących, czy też w postaci elektrycznego drażnienia tych obszarów. Z tym, że różne metody powodują pobudzenie różnych receptorów. Akupunktura przede wszystkim pobudza receptory bólowe. Nawet jeden z badaczy chińskich powiedział, żeby zwalczyć duży ból, trzeba spowodować mały ból. Dlatego, że igłę akupunkturową się wkuwa i jeszcze ją się tam obraca, porusza, także to jest nieco bolesne. Jednak powoduje to zmniejszenie czucia bólu, znaczy złagodzenie tego bólu dużego, tak zwanego. Natomiast bodźce mechaniczne, jak akupresura czy też wibracje, pobudzają receptory dotykowe, a więc włókna A-beta, które nie są włóknami bólowymi. Stosuje się drażnienie nerwu poprzez skórę, tak jak ja tam pokazywałem, tylko że tutaj można ten prąd odpowiednio dawkować i tutaj globalnie pobudza się różne włókna, alfa, beta i delta, także globalnie się drażni. W każdym razie tak czy inaczej te bodźce w końcu powodują efekt przeciwbólowy. Jaki jest mechanizm działania akupunktury? To jest wielka zagadka. Przede wszystkim akupunktura ma trzy mechanizmy działania, jak się przypuszcza. Pierwszy mechanizm działania to jest na bramkę rdzeniową, hamowanie tego interneuronu. Drugi mechanizm akupunktury wiąże się z tymi bocznicami. Po prostu impulsy bólowe, tego słabego bólu,
wywołane zabiegiem akupunkturowym, wędrują do ośrodkowego układu nerwowego, przełączają się do ośrodków tłumienia bólu i pobudzają je. A trzeci mechanizm działania akupunktury polega na uwalnianiu endorfin. Zabieg akupunktury w jakiś niewyjaśniony do tej pory sposób działa na ośrodki podwzgórza, powoduje uwolnienie beta-endorfiny i w efekcie hamowania bólu. Jest jedna zagadka, którą badacze starają się rozwiązać. Gdyby działanie akupunktury było oparte tylko na tym mechanizmie, no to byłoby krótkotrwałe. Włożył igłę, nie ma bólu. Wyjął igłę, ból jest. Wraca z powrotem. Tutaj działanie akupunktury już byłoby troszkę dłuższe. Tutaj może jeszcze troszkę dłuższe, ale jeszcze nie tyle, ile ono trwa w efekcie. Czasem działanie akupunktury można rozciąga się na wiele dni po zabiegu. I tutaj właśnie wyjaśnienia tego nie ma. Jak akupunktura uruchamia system przeciwbólowy, tak zwany opioidowy, właśnie związany z uwolnieniem opioidów. Dlatego stosowanie akupunktury wielokrotne, znaczy najpierw jest efekt bardzo dobry, potem, kiedy zabieg się powtarza, efekt stopniowo się zmniejsza. I przypomina to tolerancję morfinową. Poza tym akupunktura jest nieskuteczna po iniekcji naloksonu, tak jak morfina jest nieskuteczna po iniekcji naloksonu. A zatem akupunktura, to trzeba do tego podejść bez większego entuzjazmu, ale z pewną dozą sceptycyzmu, że może być skuteczna, uzupełniając konwencjonalne leczenie farmakologiczne, ale zastąpić go nie może. Jak powiedziałem na początku, mój wykład objął tylko podstawowe mechanizmy fizjologiczne, dzięki którym czuwamy ból w stanie zdrowia i choroby. Objęcie wykładem całej problematyki bólu no wykracza już możliwości jednego wykładu. Tutaj musieliby zabrać głos specjaliści z różnych dziedzin medycyny, w których ból odgrywa ważną rolę.